Dobra, dziękuję. Nie. Za niedługo sprawdzę z polskiego. Może się pouczymy. Fajnie by było mieć jakiś magiczny przedmiot, który pomagałby nam w nauce. Dobra, dziękuję. Nie. Chwila, co to jest? Jakaś karteczka. Co tam jest napisane? Pierwsze polecenie brzmi: czy jesteś gotowy na przygodę? Dobra, idę dalej do Marka. O, hej, już jesteś, Jacek. Dawaj do środka. No siema, stary. Wiesz może, co to jest? Nie, ale na pewno jakaś zagadka naukowa. No to sam widzę, geniuszu. To co teraz? Idziemy szukać tego skarbu. W zagadce jest napisane: odmień przez przypadki słowo klucz. Dobra, to tak. Kto, co, klucz, kogo, czego, klucza. Komu, czemu, kluczowi? Kogo, co, klucz. Z kim, z czym, kluczem. O kim, o czym mówimy o kluczu i o klucz. Okej, okay, dobra. I co teraz? Czekaj, pokaż to. Kolejna zagadka. Wymień pięć słów zaczynających się na literę H. Hymn, hiena, hak, hamak, hula hop. Okej. Okay. Podaj trzech polskich noblistów. Maria Skłodowska-Curie. Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont. Dobra, i teraz obracamy. I? Utwórz rym do słowa rak. Gdy kwitną maki, rodzą się raki. O, poetyckie. Dzięki. O, to rośnie. Chwila, obróć to. Mapa! Prowadząca do... naszej szkoły. A dokładniej do boiska za szkołą. Dobra, idziemy. Okej. Okay. To gdzieś tutaj. Czekaj, coś mam. Odsuwane siedzenie. Jest skrzynia. Co to jest? Mapa, długopis i dwa roboty. Dobra, idziemy do ciebie i wykorzystamy te przedmioty. Do nauki, co nie? To się zobaczy. Schowajmy te przedmioty do skrzynki. Pokażemy je całej klasie. Może kiedyś je wykorzystamy.